Wielu w mieście zastanawiało się latami, jak wygląda to miejsce. Prywatne komnaty szeryfa z Nottingham. Krążyły wieści, że ściany wyłożone są złotem, ramy zwierciadeł skrzą się diamentami, a w drodze do alkowy rośnie ogród na podobieństwo rajskiego, gdzie cicho szemra górski strumień. W rzeczywistości to ciąg komnat wyposażonych skromnie i praktycznie w stoły, szafki i krzesła, a jedynymi ozdobami są pozbawione wyrazu grube gobeliny na ścianach. Najbarwniejszym punktem sali jest oświetlony 12 świecami stół uginający się od jedzenia. I to takiego, od którego stojącemu w progu piekarzowi natychmiast pociekła ślina. Szeryfie. O, dobry wieczór, Dan. Jakże się cieszę, że znalazłeś chwilę. Mam nadzieję, że nie przestraszyłeś się tego nagłego zaproszenia. Widzę, że nawet przebrać ci się nie dali. Ale, panie, przysięgam na wszystkie świętości. Ja nie mam nic wspólnego z tym, co się dzisiaj... Wydarzyło na placu? Ja... Mówisz o tym przebrzydłym akcie bezprawia autorstwa Robina i jego bandy? O zdemolowaniu targowego placu, zniszczeniu mienia, korony i dobytku miejskich kupców? Ależ, mój drogi Danie, nawet nie śmiałbym cię o to podejrzewać. Siadaj, zjedz ze mną, proszę. Nie, dziękuję, panie. Nie jestem głodny, panie. Ja też nie, ale pewnie wiesz, drogi Danie, że ludzie szczęśliwi i pozbawieni trosk czasem siadają do posiłku, by po prostu porozmawiać. Czy masz jakieś troski, które stoją temu na przeszkodzie? Nie, no panie, żadnych trosk. No to wyśmienicie. Siadaj zatem i częstuj się czym chcesz. Polecam przepiórki. Chleb pewnie rozpoznasz, bo z twojej piekarni. O, dziękuję. Dziękuję, panie. I tak, to chleb z moich pieców. To prawdziwy zaszczyt, że ty... No już. No. Pozwól, że zadam ci pytanie. Pozwolisz? No tak, panie, oczywiście, panie. O, wybacz, bo teraz już nie wiem, czy to mąka na twojej twarzy, czy pobladłeś. Ustaliliśmy już, że nie masz się przecież czego obawiać, prawda? Dan, masz? Czy nie masz? Nie, no panie, nie mam. Ja tu jestem zwykły piekarz, płacę podatki, wychowuję dzieci i nie wściubiam nosa w nie swoje sprawy. Nie mam się czego obawiać, panie. Właśnie. Rozluźnij się zatem i porozmawiajmy jak jeden myśliciel z drugim. Bądź łaskaw zaspokoić moją ciekawość, Dan. Jaką cnotę uważasz za pierwszą pośród wszystkich cnót? Gdybyś miał wskazać tylko jedną. No, należy sobie wina. Mam ci usługiwać? Nie, panie, nie trzeba. Przepraszam. Nie wiem, panie, jaka cnota jest pierwsza pośród wszystkich. Czyżby miłość? Miłość? O, ładna odpowiedź, chrześcijańska. W zasadzie mogłem się tego spodziewać, wiesz, skoro widzę cię w katedrze co niedziela. A ty dużo masz w sobie miłości, Don? Tak, panie, to znaczy, nie, to nie wiem, panie. Nie wiesz. No tak, głupiec ze mnie, no bo jak niby miałbyś to zmierzyć, prawda? To nie jest miara mąki. A właśnie, skoro już o mące mowa, jak wypieki na przyjazd papieskiego legata? Zdążycie na czas? No, tak, panie, dzieciarnię do roboty zagoniłem, parobków nająłem dodatkowych, robota wre, ze wszystkim zdążyłem. O, to wyśmienicie, Dan. Bo jak pewnie wiesz, uwielbiam twoje wypieki. Zwłaszcza chleb pański, biały tak, że sam Chrystus nie powstydziłby się go łamać w wieczerniku. Nie spuszczaj wzroku, Dan, to sama prawda. Chleb z twoich pieców to moja prawdziwa słabość i mógłbym się nim obiadać. O! Poczekaj.
Chyba wiem, jaką cnotę ja uważam za największą pośród wszystkich. Chcesz usłyszeć, Dan? Tak, panie. To umiar. Umiar, panie? Tak, Dan. Umiar. Ufam, że wiesz, na czym polega. To umiejętność odróżniania muszę od chcę. Powstrzymanie się, gdy pragnie się czegoś więcej, niż naprawdę potrzeba. Rozumiesz? No, chyba tak, panie. Umiar potrzebny jest wszędzie. W miłości, by nie zadusić uczuć ukochanej osoby. W nienawiści, by gniew nie posłał nas samych do grobu. W jedzeniu i piciu potrzebny jest umiar, byśmy... No wiesz. No, no tak, panie. Ja wiem. No proszę, widzę, że wreszcie zniknęła ta ponura mina. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Nie ma nic przyjemnego w jedzeniu z ponurakami. Masz, spróbuj tego. Niby duszona kura, ale przysięgam ci, że tak jeszcze nie jadłeś tu przyprawy. Niezwykłe. Panie, prawda, że nigdy... Czegoś takiego? No jadłem. Nałóż sobie więcej, nie krępuj się. A ja będę gadał, jeśli ci to nie wadzi. No. Mam potrzebę gadania. No, nie przeszkadzam. Zupełnie nie przeszkadzam. Świetnie. Wiesz zatem, Don, w czym najbardziej potrzebny jest umiar? No. W złodziejstwie. Sprytny złodziej wie, że kraść należy mało, bo wtedy będzie to można robić dłużej i nikt się nie zorientuje. Głupi. Ale nie rób tak, bo się zadławisz, no. I na litość boską idźże opuść tę twarz, bo teraz to naprawdę nie wiem, czy to mąka, czy strach. Mąka! Panie, na pewno... Mąka! Mąka, powiadasz. Mąka! Czyżby ta sama, której podkradasz 3 miary z każdego dostarczonego ci przeze mnie worka? Ta mąka? A, no nie, patrz tak, Dan. Myślałeś, że nie dojdzie do mnie, że co noc rozdajesz 50 świeżych bochnów w biedocie? No przestań się trząść. Przecież cię nie zabije za głupotę i kilka worków mąki. To byłby z mojej strony zdecydowany brak umiaru. A szeryf powinien być przecież sprawiedliwy, czyż nie? Stosować karę odpowiednią do czynu. Zgodzisz się ze mną? Nie wiem, to znaczy... Tak, panie. No właśnie. Rozsądny z ciebie człowiek. Czasem głupi, ale komu z nas się to nie zdarza. Każdy robi czasem złe rzeczy z dobrych powodów. Dlatego dobry pan dał nam okazję do spowiedzi. Prawda? Ale, panie mój, wiesz, kiedy ja nie kradłem żadnej mąki, przecież nie odważyłbym się, nie śmiałbym. Ja może się trochę wysypało tu i tam, ale przecież pracujemy w takim tempie, no i jeszcze ci parobkowie, że staram się, panie, ale przecież nie mogę ręczyć za każdego z nowych. Nie znam ich jeszcze, a nie jestem w stanie dojrzeć wszystkiego. Panie, ja uczciwy rzemieślnik i jestem bogobojny. Bogiem zasłania się niczym tarczą. I cóż ja mogę wobec takiego wyznania? Jeszcze pieczenie? Nie? No to może chociaż chleba z sosem? Nie? No dobrze, Dan. Zrobimy tak. Każdy ma prawo zbłądzić, podążyć złą ścieżką. Jeśli tylko postanowi odkupić swoje winy i nie popełnić grzechu więcej. Przysięgam, panie, całym sobą przysięgam. Na głowę mojej żony i głowy dzieci. Przysięgam. Dobrze, że to ty podniosłeś temat. Cieszę się. Zrobimy zatem tak. Wybaczę ci. Jeśli zeznasz i rozpowiesz w mieście, że mąkę podbierałeś na polecenie lorda Gilroya. Przysłał do ciebie zbrojnych w chłopskich łachach, oni sprali cię po pysku i kazali odsypywać miarki do osobnych worków. Rozumiesz? Nie.
Nie, panie, nie, przepraszam, ale nie rozumiem, panie, dlaczego lorda Gilroya? Czy rozumiesz, co masz zrobić, Don? Co masz mówić, gdy zapytają? Tak, panie. Ale co, jeśli lord Gilroy się dowie? O tym się nie martw. Dostaniesz ochronę, przecież nie mogę nie docenić twojej prawdomówności. Zgodzisz się? A lord Gilroy, cóż... A powiedzmy, że będziesz kroplą, która przepełni czarę. Przecież nie od dziś wiadomo, że potajemnie sprzyja Robinowi i jego bandzie. Potrzeba było tylko ostatecznego dowodu. Dziękuję ci za niego. Twoja żona i dzieci z głowami wciąż na swoich miejscach też ci niechybnie podziękują. Panie, można na słowo? Tak, można. Z Donem już tu skończyliśmy, prawda? Tak. Jeszcze tylko zgłosisz się do lochu. Krosta będzie wiedział, czego trzeba. Ale, panie, do lochu? Do Krosty? Miejże litość! O, zapewniam cię, Don, nic innego mnie teraz nie przepełnia, oprócz litości właśnie. Ale przypominam, żeś zebrał wpysk od ludzi Gilroya. A to nie są byle ułomki, na pewno nie obeszli się z tobą delikatnie. Chcesz wyjść na kłamcę? Nie. Nie, panie, ale... Panie Krosta, panie! Będzie bił z umiarem i wysmaruje cię kwaśnym mlekiem, gdy skończy. Ma przykazane rąk nie łamać, byś się z robotą uwinął na czas. No, idź już. Weź sobie coś na drogę może, nie? To chociaż Kroście zanieść, to by siły miał. No dalej, mów, co to za wieści. Bójka w karczmie była, panie. Jacyś obcy sprali wieśniaków. Dużo trupów? Ani jednego, panie. No to co mi dupę zawracasz? Co to mało mam teraz zmartwień? No chyba, że to znowu jacyś Robinowi byli. Nie w tym rzecz, panie. Oni się podawali za... Podawali się za... No wykrztuś to z siebie. Za kogo? No za króla Artura z Camelotu i jego rycerzy. Kpisz ze mnie, tak? Nie, panie. Nie śmiałbym. Za króla Artura z Camelotu? Tego, co oni mamki dzieciom opowiadają, żeby na dużych chłopów wyrastały i mogły ginąć na wojnach? Tego Artura, co nawet gdyby żył, to miałby dziś z 5 wieków? Tego, panie. Ludzie mówią, że tak do siebie mówili. Galahadzie, Lancelocie. I była z nimi też królowa Ginevra. I że Galahad śpiewał balladę, o której tylko mówiono, że istnieje, bo nikt jej wcześniej nie słyszał. Wiesz, ile ja znam ballad, o których nikt wcześniej nie słyszał? Tysiące, na każdy temat. Naprawdę, panie? Nie wiedziałem. Ja też nie, durniu. Co to za problem zaśpiewać legendarną balladę, której nikt wcześniej nie słyszał? Wystarczy ją wymyślić i wmówić naiwnym, że to właśnie to. A co w tym czasie robiła reszta tego... królewskiego orszaku? Lancelot pobił kmieciów miotłą. Miotłą? To nawet mieczy nie mieli ci rycerze? No właśnie mieli, panie. I Artur miał. I ten jego miecz magicznie świecił na niebiesko i zielono. Jakby z wodnej otchłani pochodził. Jakby go pani z jeziora osobiście... Skończysz to zdanie, a Krosta będzie miał najpracowitszy dzień w życiu. Rozumiem, że cały Nottingham wie już o sprawie, tak? Obawiam się, że tak, panie. I okolice również. A gdzie są teraz ten Artur i jego świta? Doniesiono mi, że mówili coś o Sherwood i opuścili miasto północną bramą, więc możliwe, że tam się właśnie udali. Dlaczego wcale mnie to nie dziwi? Tylko co skłoniło Robina do przywołania z odmętów zapomnienia legendarnego króla? I to akurat teraz, niemal w przededniu wizyty papieskiego legata. To nie może być przypadek. Nie może, panie. Dobrze. Idź już. Muszę pomyśleć. To jest. Zasępia się szeryf z ręką opartą na podłokietniku, dłonią przy twarzy, raz po raz skubiąc palcami zarośnięty podbródek. Wzrok utkwił gdzieś w oddali, daleko za ścianą, na którą patrzy. Czoło zmarszczył, usta ściągnął tak, jakby kto mu je zasznurował
i tak tkwi w bezruchu. A ci, co go znali, wiedzieli, że taki szeryf nigdy nie zwiastował niczego dobrego.